Witajcie, z tej strony Rafał Bieńkowski. Zastanawiacie się, czym na co dzień jeżdżę? Jest to Four Swiss, kolejna wersja, to już trzecia generacja, oznaczona symbolem AX9. Pokażę Wam, jak jeździ, jak się zachowuje na drodze. Trochę Wam o niej opowiem, pokażę. Także zapraszam Was na film. Koła to jedna z kluczowych cech tego modelu. Jeździmy na 10-calowych, antywybuchowych i bezdętkowych, wzmacnianych oponach. Bez problemu pokonamy nimi większość dróg miejskich oraz niewielkie nierówności. Producent deklaruje, że opony są odporne na przebicia ze względu na bardzo wytrzymałą gumę. Dobra, przejdźmy do konkretów. Bateria. Duża w podeście, praktycznie cały podest, odtąd dotąd, to jest bateria. 15,6 amperogodziny. Jest to sporo jak na taką małą hulajnogę. A zapomniałem jeszcze powiedzieć, na ile to wystarcza. No, producent deklaruje 45 km. Nie było na tyle ładnej pogody, żeby aż tyle jeździć, ale ponad 30 robiłem i jeszcze zostawało. Myślę, że zrobi z taką prędkością statyczną, po chodniku albo po jakiejś ścieżce. A sama bateria waży niecałe 4,5 kg. A teraz coś dla tych, co mieszkają na wyższych piętrach w bloku, gdzie mają do pokonania parę schodów. Ile waży? Ta przyjemność 23 kg. Myślę, że niedużo, jeżeli musicie ją całą wnieść. A jeżeli nie musicie, to wiecie. Wyciągacie sobie bateryjkę i bierzecie sobie samą baterię. Zaraz ją wyciągniemy, to Wam pokażę, jak to działa. Tutaj macie takie jakby śrubki z takim podnoszonym, z taką zawleczką, dzięki której możecie sobie złapać nawet w terenie. Dobra, tu sobie odkręcacie te śrubki, dwie, parę obrotów i to całe się podnosi, cała ta guma się podnosi, widzicie? Cała guma się podnosi, są dwa przyłącza. Po prostu wyciągacie jedno, drugie i łapiecie za ten sznurek, wyciągacie baterię. Bateria już jest dużo lżejsza sama. Można ją sobie położyć gdzieś pod biurkiem i ładować. 6-8 godzinek, jak idziecie spać, podłączacie, wkładacie później do hulajnogi, podłączacie sobie kabelki obydwa, jeden, drugi, zamykacie podest i dokręcacie sobie te śrubki obydwie. Nie zawsze pogoda będzie taka super jak dzisiaj. Jak będziecie mieli brzydką pogodę, będzie trochę pluchy. Nie musicie się przy tej hulajnodze martwić o to, że będziecie mieli mokre albo jakieś skropkowane spodnie lub buty i plecy. Fajnie to wyeliminowali poprzez bardzo długie, nachodzące z tyłu błotniki, jak i z przodu. Bardzo lubię te gripy, o te. Są takie szerokie, widzicie? Na końcu się tak fajnie rozszerzają i fajnie można oprzeć sobie na nich rękę. Zastanawiacie się pewnie, jaka jest duża, bo tak nie bardzo widać proporcje, jak wokół niej chodzę. Wysokość 1,20 m około, długość hulajnogi 1,10 m. A podest ma szerokość ponad 18 cm. Myślę, że spokojnie wchodzi do bagażnika standardowego samochodu osobowego.
No dobra, to zobaczmy, jak to jeździ. Ponagrywałem wam fajne kadry, jak można ją wykorzystać, w jakim terenie czuję się najlepiej. No to lecimy. No a teraz powiem wam informację dla tych, co troszeczkę więcej ważą. Czy ile to wytrzyma? Producent deklaruje 120 kg osoby, która może na niej jeździć bez obaw. Myślę, że nawet więcej. Do wyboru producent dorzuca wam albo torbę, której ja akurat tutaj nie mam, taka tutaj czarna na kierownicę standardowa, lub kask czarny. Też bardzo fajna rzecz. Hulajnoga składa się bardzo szybko. Wystarczy zwolnić zacisk blokujący, a wtedy cała kolumna kierownicy pochyla nam się do tyłu. Na błotniku znajduje się element mocujący kolumnę kierownicy, a tym samym pozwala nam ją wygodnie podnieść i na przykład wstawić do bagażnika samochodu osobowego. Hulajnoga posiada także oświetlenie. Lampka przednia jest naprawdę bardzo skuteczna. Mocno rozświetla nam drogę w nocy, nawet do 5 metrów przed nami. 12 cm jest od podestu do ziemi. Jesteście w stanie pokonywać naprawdę spore krawężniki. Ja już się przyzwyczaiłem do tego, po prostu podrzucam przednie koło, tylne najeżdża i nie przycieram spodem. Zaraz wam to pokażę. I zapomniałem wam powiedzieć, napęd na tylne koło. Bardzo fajna, mega zwinna i bardzo fajne są opony. Są takie, troszeczkę wyglądają na niskoprofilowe, ale i tak jest mega komfort i są takie obłe, więc można fajnie po prostu pochylać się w zakrętach. A teraz pokażę wam taką błahą rzecz, jak wygląda ruszanie, bo może nie wszyscy, może pierwszy raz widzicie taką hulajnogę i w ogóle chcecie zacząć przygodę z elektryczną hulajnogą. Pokażę wam, jak się rusza takim czymś. Pyk, stopka w górę, odpychacie i gaz. Hulajnoga wyposażona jest w dwa hamulce tarczowe. Z tyłu posiadamy awaryjny hamulec nożny. Gwarantuje to nam szybkie i bezpieczne zatrzymanie się tam, gdzie chcemy. To może zróbmy jeszcze test hamowania, tak z 20 na godzinę. Tutaj mamy taką linię, jak widzicie. Spróbujemy sobie zrobić w ten sposób, że na tym miejscu rozpędza się, tam wcześniej rozpędzę się do 20 na godzinę i w miejscu, gdzie będzie ta fałka, zacznę hamować. Zobaczymy, jak szybko się zatrzyma. Półtora metra. Myślę, że to jest świetny wynik. Cała konstrukcja wykonana jest ze stopu magnezu, odlewanego ciśnieniowo, co daje nam lepszą sztywność, a tym samym bezpieczeństwo w prowadzeniu. To co? Pokażę wam jeszcze zwinność. Zaraz sobie tutaj ustawimy aparacik, pokażę wam, tu jest wjazd. O, tutaj mamy wjazd taki, a tam mamy schodki 3.
No to w drogę, jedziemy, zobaczymy jak to podziała. No i co? Fajnie, nie? Wygląda na bardzo bezpieczne. Dużo stabilniej mi się jeździ niż na poprzednim modelu, także jestem zadowolony z tej zamiany. Podsumowując, to jest moja hulajnoga ForSwiss EX9. Wybrałem ją ze względu na opony, ze względu na baterię dużą w stosunku do wielkości całej hulajnogi i serwis. Zawsze może się zdarzyć jakaś kraksa. Uzupełniacie formularz zgłoszeniowy na stronie. Hulajnoga zostaje odebrana przez kuriera. Za 2-3 dni macie ją z powrotem, bo pogoda nie będzie czekać na części. Wszystko jest na miejscu w Polsce. Także to jest świetna cecha. I dlatego właśnie sobie jeżdżę hulajnogami tej firmy.